Projekt badań łódzkich zakładów przemysłowych był inicjatywą Stowarzyszenia Topografie. Co jest ciekawego w łódzkich fabrykach czasów PRL-u? W łódzkich zakładach przemysłowych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej okresu 45-89 interesujące jest to, że poza nielicznymi wyjątkami na dobrą sprawę są one nieopracowane. Mówiąc krótko, wiemy dużo o Solidarności, wiemy dużo o wystąpieniach społecznych, o strajkach, z drugiej strony o PZPR-ze, natomiast wciąż mamy nikłą wiedzę na temat tego, jak te przedsiębiorstwa działały, jakie były zależności między nimi, kto podejmował decyzje i co konkretnie w nich produkowano. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia historyka, badacza, ale również osób, które tam pracowały. Mówimy bowiem o życiorysie właściwie całego pokolenia. Dla tych ludzi jest to całe życie zawodowe, warto więc przypomnieć ten element naszej historii najnowszej. Tak samo jak przedmioty czy wyroby tych zakładów łódzkich. Jako ciekawostkę chociażby można podać, że w Łodzi produkowano dresy dla firmy Adidas, czy sportowy ubiór dla reprezentacji praktycznie wszystkich sportów w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wyroby łódzkich zakładów okresu PRL-u zyskują na popularności czy zainteresowaniu kolekcjonerów, osiągają coraz wyższe ceny na portalach aukcyjnych. Jak dzielicie się pracą w zespole? Ja zajmuję się oczywiście historią w tych badaniach. Przeprowadziłem kwerendy w archiwum państwowym, w bibliotekach i w prasie. Natomiast zespół socjologów, kulturoznawców, etnologów zajmował się zbieraniem historii mówionych, prowadzeniem wywiadów i ich opracowaniem. Kilka wywiadów do książki zrobił etnolog z naszego wydziału, dr Sebastian Latocha. Jak prezentujecie wyniki badań? Głównym efektem naszej wspólnej pracy jest książka. Książka wydana zarówno w formie tradycyjnej, papierowej, jak i również w wersji cyfrowej, udostępnionej na tzw. wolnej licencji, a więc bezpłatnie dla wszystkich. Książka ta składa się z części historycznej, uzupełnionej wypowiedziami byłych pracownic i pracowników łódzkiego przemysłu oraz części socjologicznej, kulturoznawczej, w której pracownicy wspominają swoje początki pracy w zakładzie, przebieg pracy zawodowej i upadek łódzkiego przemysłu. Równolegle w Centralnym Muzeum Włókiennictwa wciąż jest wystawa poświęcona logotypom łódzkich zakładów przemysłowych i ich zastosowaniu na wyrobach tychże zakładów.